Zaprezentujemy Wam ćwiczenie, którym będą rozpiętki przy użyciu maszyny Butterfly. To ćwiczenie zaangażuje do pracy głównie mięśnie piersiowe, będzie je bardzo mocno rozciągało, jak i spinało. Przejdźmy do pozycji. Chwytamy uchwyty. Stopy w lekkim rozstawieniu, całe przy podłożu, klatka piersiowa wyeksponowana. Pośladek dosunięty do końca siedziska. Grzbiet stale dotyka oparcia. Stawy łokciowe lekko ugięte i rozpoczynamy dynamiczny ruch koncentryczny. Przytrzymujemy końcową fazę koncentryczną, następnie powolna faza ekscentryczna. Podczas fazy koncentrycznej wykonujemy wydech, natomiast przy fazie ekscentrycznej wykonujemy wdech. Podstawowymi błędami, które są wykonywane podczas tego ćwiczenia, to zbyt dynamiczne rozciąganie mięśni. Wykonywanie przeprostu w stawie łokciowym. Wykonywanie niepełnych powtórzeń. Nieutrzymywanie spiętych łopatek, przez co zbyt mocne angażowanie do pracy mięśni naramiennych. Oraz zła pozycja na ławce. Prawidłowe wykonanie ćwiczenia. Jest to ćwiczenie, które można wykorzystać na początku lub w końcowej fazie treningu. To ćwiczenie przekrwi lub rozgrzeje mięśnie.